normalny czas, ten zwykły czas. Since I know his usual time, I have not been ready. Ponieważ znam jego czas, to nie byłem gotowy. I have not even brushed my teeth. Nawet nie umyłem zębów. I wrapped my area with some towel. Tylko coś jakby okryłem się ręcznikiem. I didn't have any banyan or anything like that. Nie miałem żadnych ubrań na sobie. I was just standing like that. Tak stałem po prostu. Suddenly door opened. Nagle drzwi otworzyły się. Baba said. Swami powiedział. What is this? Co to jest? And then he remarked. I wtedy powiedział. When all devotees are coming for my darshan, you are giving me your darshan. Kiedy wszyscy wielbiciele przychodzą tutaj na mój darshan, to ty mi dajesz tutaj darshan. That I very well remember. To bardzo dobrze pamiętam. Is it okay? One more. We want some more. It was breakfast time. To był czas śniadania. A gentleman was sitting by my side. Mężczyzna siedział obok mnie. By name Naidu. Nazywał się tak. He's a rich man. Był bardzo bogaty. And this Naidu hails from Coimbatore. I ten Naidu był, he was from, yeah? From, yeah. Był z tego miejsca. And he owns a big hotel there. I ma bardzo duży hotel tam. And he owns a very big house in Kodaikanal. I ma bardzo dużo, wiele domów takich bogatych w Kodaikanal. And Swami loves that Naidu very much. I Swami bardzo go kochał. And since he is of my age group, we used to sit side by side. I ponieważ jest w moim wieku, siedzieliśmy często obok siebie. And that morning, for breakfast, puris are served. You know puri? Tego ranka na śniadanie było podawane puri. Czy znacie puri? Puri. Puri. Yes. Short size chapati is puri. Okay. Small size chapati. Mały chapati, to jest puri. Chapati is compressed, while puri is impressive. Chapati jest kompresowane, a puri jest jakby takie rozmuchane. Of course, puri has empty space inside. Ale puri ma pustkę w środku. You know that now? Teraz wiecie o to. You can try in the canteen if it's available. Możecie spróbować w kantynie. It's not hot stuff anyway. No, to nie jest ostre. So, this puri is served to everybody that morning. Z tego ranka puri było podawane każdemu. Swami started walking along the devotees. Swami zaczął chodzić wśród wielbicieli. He came to Naidu. Przyszedł do Naidu. Picked up one puri. Wziął jedno puri. Is it well boiled? He said. Spytał, czy jest dobrze ugotowane. Then he tore it at the center. I w środku, tak jakby od środka, tak jakby przerwał. There a diamond ring appeared. Tam w środku pojawił się pierścionek z diamentem. And that diamond ring he gave to Naidu. I ten pierścionek dał Naidu. That is happening just next to me. To się stało dosłownie obok mnie. So I started eating slowly. Baba said, why are you eating slowly? I told Swami, there may be diamond ring in my puri also. If I eat, the diamond ring may get stuck up here. Therefore, I want to check and eat slowly. To może ten pierścionek utkwić mi w gardle, dlatego jem tak powoli. He laughed and laughed loudly. Śmiał się wtedy bardzo głośno. And said. I powiedział. I won't give you. You ask your mother-in-law get the ring. Ja ci nie dam. Zapytaj swojej matki.
No, ma, ale matkę to nie swoją, tylko żony. Żony jakby o, o taki pierścionek. So this Puri incident I remember. Więc to zdarzenie z Puri bardzo dobrze pamiętam. Is that okay? Good, 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 good. Anyway, I feel like spending my life in spreading his message. Ale czuję, że moje życie to jest jakby szerzenie jego przesłania. All these 40 years of my involvement in the organization, this has been my main job, a task. Ze przez te 40 lat w organizacji to było moje tak jakby główne zadanie. I'll be doing my college work on one side. Robiłem też moją pracę taką na uniwersytecie. That's only for a living. Ale to jest tylko dla życia. But this spreading Sai message. Ale szerzenie tego przesłania Swamiego is my life. To jest moje życie. So that is living there, this is life here. Więc tamto to jest życie tak jakby no zarobku, a to jest tak jakby życie samo w sobie. So in spite of my busy work, I still make some time to meet devotees and talk to them. Więc pomimo, że jestem bardzo zajęty jako w pracy, to znajduję czas, żeby rozmawiać z wielbicielami. I'll never miss any opportunity to interact with the devotees from all over the world. Że nigdy nie, tak jakby, nie tracę żadnej takiej ewentualności czy szansy, żeby w interakcję wchodzić z wielbicielami na całym świecie. This is my sadhana. To jest moja sadhana. This is my meditation. To jest moja medytacja. This is service. To jest moja służba. Because sharing Sai message is the greatest form of service. Ponieważ dzielenie się Swamiego naukami to jest największa służba. Since I like it, I do this sadhana. Ponieważ to bardzo lubię, to sobie wybrałem tą sadhanę. It is in this connection, I thank you very much for inviting me. W związku z tym dziękuję Wam wszystkim, że mnie zaprosiliście. Jeszcze jedno pytanie. What do they say? Now they have some questions. Good, good. Kiedy możemy spodziewać się Pana w Polsce, Pani Profesorze? She asked, when can we await you in Poland? Good question. Yeah. Very important question. You see, I'm always ready. On zawsze jest gotowy. Let your conveners send me emails. Że koordynatorzy, żeby wysłali e-maila. I'll find out my schedule. I popatrzę na swój grafik. And give reply immediately. I od razu odpowiem Wam. So, my z naszej strony zapraszamy Pana serdecznie. Yes. And we invite you from our side to Poland. Your presence is enough of invitation. Wasza obecność jest wystarczającym zaproszeniem. I'm also eager to meet you at your place. Że bardzo jestem chętny, żeby spotkać Was w Polsce. So you ask your national coordinator to send me the mail. She will come. And we'll certainly work out. To na pewno coś się znajdzie jakiś. So I not only come, but I come soon. Nie tylko przyjadę, tylko przyjadę bardzo niedługo. Wkrótce. No. Ja chciałam zapytać o prawdziwego anioła. Jak wygląda prawdziwy anioł, jeżeli widziałeś? She wanted to ask you that if you have seen a real angel, how does he look like? That angel looks like you. You are all angels to me. Wszyscy jesteście aniołami dla mnie. Angel is not a foreign body. Anioł to nie jest jakieś obce ciało. Angel is not far away from us. Anioły nie są gdzieś daleko od nas. Whosoever has got these three, satyam, sivam, sundaram. Kto ma te trzy rzeczy? Satyam to jest prawda. Sundaram. Truth, beauty and goodness. I dobra, no. Is an angel. Ten jest aniołem. With the devotion is an angel. Ten, który ma wielbienie czy oddanie, jest aniołem. The spirit of service is an angel. Ten, który robi duchową służbę, jest aniołem. With love, nothing but angel.
ten, kto ma miłość, to tylko aniołem jest. So you are all angels to me. Więc jesteście wszyscy aniołami. There is no other angel beyond you, other than you. Nie ma żadnych innych aniołów poza wami. Nie, nie chodziło o takiego anioła. There is a story where Swami was materializing some food and the angel was standing there. So she wanted to know how that angel looked like. Like all the people in the Kulwant Hall. Those who are expecting that fruit is an angel. There is no angel at all. The one with that awareness is an angel. Without awareness is a devil. Że anioł to jest ten, który ma świadomość, a ten, który nie ma świadomości, to jest diabeł. So I am the devil and I am the angel. Więc ja jestem i diabłem i aniołem. When I am godly, I am an angel. Kiedy jestem boski, to jestem aniołem. When I am ungodly, I am a devil. Kiedy jestem nieboski, to jestem diabłem. So the devil and angel are present in every person. Więc diabeł i Bóg jest, czy anioł jest obecny w każdym z nas. If I'm kind and loving, I'm an angel. Jeżeli jestem dobry, kochający, to jestem aniołem. If I'm cruel and violent, I'm a devil. Jeżeli jestem okrutny lub agresywny, to jestem diabłem. So one can be angelic or demonish, depend upon the relationships and attitudes. Więc w zależności od postawy możemy być zarówno bardzo anielscy albo bardzo diabelscy, no demoniczni. Clear? Pan minister powiedział, że 40 lat ale czy to oznacza, że a ja bym go był tłumaczem podczas dyskusji. Okay. She says that you have been with Swami for 40 years, but how long have you been his translator? Oh, 22 years. 22 lata. I translated his talks for 22 years. Jego dyskursy from 89. Od 89 roku. Czy czasami było to dla pana profesora tłumaczenie dyskursów z Swami? Was it ever difficult to translate the discourse? Very difficult. Why ever? Every time it's difficult. Zawsze. Za każdym razem było bardzo trudno. It is a challenge. Jest to wyzwanie. And any lapse, any mistake, he will correct you immediately. Że każdy mały drobny błąd, z wami od razu koryguje. It is a risky job. To jest bardzo ryzykowna praca. You are walking on a razor's edge. Że chodzi się tak jakby po bardzo takich ostrzu noża. He speaks very fast and wants you to be slow. On bardzo szybko mówi, ale chce, żebyś ty był wolny. You are not free to ask him to repeat. Nie jesteś, nie możesz go poprosić o powtórzenie. We cannot pray to him to be slow. Nie możemy oczekiwać, żeby on był wolny. So you have to maintain his speed. Więc trzeba utrzymać jego szybkość. We have to maintain his tempo. I jego, no, utrzymać jego tempo. Something like waterfall, dada, 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 it falls. I to jest podobne jak wodospad, że woda tak jakby leje się, leje się, leje się. We should also keep pace with him. Że trzeba tak jakby podążać za tym. It's a tough job. To jest bardzo, była trudna praca. But it is worth it. Ale warta tego. Because of that only, people have come to know me. Bo dzięki temu ludzie mnie zaczęli rozpoznawać. Because of that only, people invite me to their places. I dzięki temu ludzie mnie zapraszają do swoich domów. Z nami kiedykolwiek to pochwalił. Did Swami ever thank you or said that you did a good job? Ah, that's a good question. Baba's style of complimentation or praise is different. Że Swamiego podejście do komplementów jest bardzo takie unikalne, znaczy wyjątkowe. Supposing he wants to appreciate you.
że na przykład chce ciebie docenić. He won't tell you on your face. Nie powie to tobie bezpośrednio do ciebie. While talking to other person. Kiedy mówi do kogoś innego. Is a good man. Powie, jest dobrym człowiekiem. A very good devotee. Bardzo dobry wielbiciele. Every year he comes here. Co roku przyjeżdża. A very, very good man.